Cześć, jestem Piotr, jestem projekt menadżerem First Women Science Symposium organizowanego przez Międzynarodowy Instytut Biomolekularny w Warszawie. Na projekt składało się głównie tak naprawdę stworzenie bardzo skomplikowanej strony internetowej oraz dobór platformy. Pod względem technicznym konferencja FIS jest połączeniem dwóch narzędzi. Wszyscy uczestnicy oglądają konferencję poprzez platformę. W tym wypadku jest to platforma Pine, ale za to wszyscy prelegenci łączą się poprzez Teamsy. To naszym zdaniem najlepsza platforma w tym momencie służąca do tego typu połączeń. Jest ona intuicyjna dla prelegentów, znają oni to narzędzie. Nazywam się Maciek i jestem odpowiedzialny za przeprowadzanie prób przed eventami. Próby polegają zazwyczaj na tym, że prelegenci zgłaszają się do mnie, ustalamy wspólny harmonogram tych prób. Sprawdzamy, czy prelegent ma działającą kamerę, czy ma dobry mikrofon, czy tło za nim jest odpowiadające, czy na pewno pada odpowiednie światło. Tego typu rzeczy. Również, czy potrafi udostępnić prezentację, czy nic tam się gdzieś tam nie wykrzacza. Nazywam się Darek. Ja odpowiadam w dużej części za budowanie platformy pod wydarzenie. Platforma składa się z budowanych modułów, które możemy w dowolny sposób konfigurować. No i poza oczywistym fizycznym budowaniem tej platformy, czyli wprowadzaniem treści, klikaniem różnych guziczków, jest też duża część, to jest część komunikacyjna. To jest dwustronna komunikacja pomiędzy nami a klientem, bo klient wie, czego chce, a my wiemy, jak możemy to osiągnąć. Kolejna forma to strefa Expo, gdzie kolokwialnie mówiąc wystawiają się sponsorzy i partnerzy. Jest to bardzo dobra forma w przypadku takiego stoiska sponsorskiego, gdzie po prostu nie ma potrzeby dotknąć produktu. Wtedy nam ten online całkowicie wystarcza.